Cześć, witajcie, jestem Dominik. Dziś sobie poruszymy temat zdobywania klientów, jak zacząć pracować na, powiedzmy, po prostu jako freelancer, jak zbudować swoje portfolio. Także takie zagadnienia dzisiaj postaram się poruszyć i myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy przejść do głównej części odcinka. Dobrze, więc tak, jak zbudować swoje portfolio? Ja osobiście Wam w tym filmie polecę dwa sposoby. Pierwszym z nich będzie konkursy u Zebzy. Może nie tyle konkursy, co takie wydarzenia, bym bardziej powiedział. Jest to nic innego jak live streamy, które prowadzi Natalia Bienias na swoim YouTubie wraz z Mateuszem Ostrzakiem. Polega to na tym, że oceniają oni, bardziej ocenia, bo aktualnie prowadzi to Mateusz, ocenia on po prostu propozycje podsyłane przez widzów, ich projekt logo, mówi im, co jest nie tak. Więc fajnie, bo możemy też wyciągnąć jakąś wiedzę z tego materiału. Ja wam link oddam do tego, powiedzmy, wydarzenia w opisie. Aktualnie chyba ono trwa, więc jeśli ktoś nie ma po prostu nic w portfolio, radzę skorzystać, bo naprawdę jest to bardzo, uważam, dobra metoda. Drugim sposobem na zbudowanie portfolio jest podobny mechanizm, dlatego że prosimy o zbudowanie briefu jakiegoś naszego znajomego, najlepiej żeby on był z branży graficznej, bo będzie po prostu wiedział, o co chodzi. Prosimy taką osobę o podanie nam po prostu nazwy firmy, branży, jakichś tam słów kluczowych i po prostu pod ten projekt projektujemy logo, podsyłamy tej osoby, która nam wymyśliła brief, no i pytamy się, co sądzi, czy coś by poprawił. Jeśli wszystko jest w porządku, wrzucamy sobie ten projekt do portfolio. Dobrze, teraz przejdziemy do takich, powiedzmy, zagadnień bardziej związanych z pracą, bo uważam, że, jakby to powiedzieć, jeśli chodzi o budowanie portfolio, to są, uważam, że dwa najbardziej skuteczne sposoby. Ja sam z nich korzystałem, do tej pory w sumie właściwie korzystam, więc uważam, że to są najlepsze opcje i innych w zasadzie nie znam. Podejrzewam, że są, może też wiem o nich, ale teraz nie przychodzą mi do głowy po prostu. Jeśli chodzi o zdobywanie klientów, ja osobiście próbowałem bodajże 4 metod. Pierwszą opowiem Wam pierw te, które uważam, że są skuteczne, które sam wykorzystuję i potem Wam opowiem o tych dwóch, które uważam, że są kiepskie i no mi osobiście się nie sprawdziły, no więc przejdziemy do tej pierwszej. Ja ogólnie, jak otworzyłem swoją własną działalność, to miesiąc po napisałem do swojego miasta, w którym, powiedzmy, się wychowałem, do Nowych Skalmierzyc, że chciałbym zaprojektować dla nich projekty po prostu identyfikacji wizualnej w zamian za promocję gdzieś tam w ich lokalnych mediach, czyli na przykład to było w zamian za stworzenie tego brandingu otrzymałem promocję w ich gazetce takiej miastowej, promocję na stronie internetowej, promocję w social mediach, promocję też napisały o mnie artykuły z sąsiadujących miast, z Kalisza, Ostrowa, także naprawdę fajnie. I uważam, że naprawdę takie właśnie stworzenie dla kogoś coś za darmo, dla takiej większej jakiejś, powiedzmy, osoby, to jest naprawdę bardzo spoko opcja i jeśli zaczynacie, to też polecam Wam się nad czymś takim zastanowić. No ja akurat miałem szczęście, że miasto się na coś takiego zgodziło. Wiem, że większość miast jest jednak mimo wszystko sceptycznie do takich rzeczy nastawionych. W ogóle mam wrażenie, że Polacy przede wszystkim to są tacy ludzie trochę zamknięci i raczej rzadko coś takiego przejdzie. No akurat ja miałem szczęście, więc ale myślę, że możecie próbować do jakichś lokalnych hoteli, do jakichś, nie wiem, aptek może, chociaż nie wiem, jak tam z aptekami to wygląda, ale no do takich innych jakichś instytucji. Drugą taką metodą, którą ja osobiście stosuję i uważam, że jest bardzo skuteczna, jest ogłaszanie się na grupkach na Facebooku. Jest to kontrowersyjny temat, dlatego że w większości na tych grupkach są takie trochę shitposty, taki shitstorm tam panuje. Lecz ja na przykład, powiem Wam tak, ja jak przeglądałem te grupki kiedyś, analizując sobie właśnie, jak to ludzie piszą, to ja zauważyłem, że tam jest jeden schemat. Tam każdy pisze to na zasadzie takiej. Dzień dobry, nazywam się Janusz Kowalski. Piszę w sprawie zareklamowania swoich usług graficznych, które opierają się na projektowaniu www. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą ze mną, zapraszam, kontakt priv. Moje prace zostały zamieszczone poniżej. Wszystko jest tak bardzo poważnie, bez charyzmy, totalnie, tak, no nie wyróżnia się to z tłumu i tak naprawdę 95% osób na tych grupkach tak pisze. Ja na przykład swój pierwszy post na grupkach tego typu napisałem tak. Siema, robię grafikę. Zobacz moje portfolio poniżej. Jak Ci się spodoba, to napisz do mnie priv. Do moich największych osiągnięć zaliczam projekt dla gminy miasta Nowe Skalmierzyce. I taki kontrast to był. I to ludzi trochę wprowadziło w taki, może nie tyle ból dupy, co po prostu, no zdziwiło ich to trochę, nie? Więc ja po prostu radzę Wam wyjść po prostu z tych, powiedzmy, z tej takiej grupy, gdzie wszyscy piszą bardzo poważnie. To właśnie da Wam taki, według mnie, bardzo dobry efekt. Dobra. Sorry, bo tak głową trochę machałem, bo tutaj w mikrofon uderzyłem. No, więc okej, wracając dalej do tematu.
Teraz opowiem wam o dwóch sposobach, które ja próbowałem i one niezbyt były skuteczne. Pierwszy z nich to był droga mailowa. Pisałem do klientów maile, niestety praktycznie myślę, że 90% to w ogóle nie dostałem na nie odpowiedzi, a 10% to były odpowiedzi w stylu nie dziękuję, do widzenia. Także no dość smutno. Być może robiłem to źle. Nawet chyba z tego, co chyba mi się tak kojarzy, że takie pisanie to chyba jest nielegalne w Polsce, więc trzeba się wstyd przyznać. Ale to chyba pisanie, jeśli narzucam od razu klientowi cenę, a ja tych cen oczywiście nie narzucałem, więc chyba wszystko w porządku. A jeśli chodzi o drugą taką nieskuteczną opcję, z której korzystałem, promowanie się za pomocą Facebook Ads. Oczywiście tutaj zaznaczę, że nie uważam, że jest to nieskuteczne, ale z moją wiedzą dotychczasową na temat social mediów było to na pewno nieskuteczne, dlatego że wydane pieniądze, porównując do moich zarobków ówczesnych, były dość spore. A efekt, jaki przyniosły mi reklamy na Facebook Ads, no były niestety no tragiczne, w sensie w ogóle tego efektu praktycznie nie było, poza tam powiedzmy więcej o 10 lajków pod postem, no to był cały rezultat, 10 lajków pod postem więcej, no i a zero odzewu od klientów, także no uważam, że no jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy do prowadzenia takich reklam, no to po prostu się lepiej za to nie brać, bo jest to naprawdę dość trudna sprawa. W sensie musisz liczyć się z tym, że to nie jest tylko wciśnięcie guzika, tam powiedzmy promuj i to już działa, wszystko promuje i klienci do ciebie piszą. No wiąże się z tym, że trzeba ustawić odbiorców, jakąś tam grupę wiekową, zainteresowania. Specjaliści pewnie będą wiedzieć, jakie lepiej ustawić zainteresowania do twojej grupy docelowej. No jest to trochę zabawy i lepiej faktycznie zostawić to specjalistom, no chyba, że masz odpowiednią wiedzę. Ja tej wiedzy nie miałem, więc uważam, że jest to słaba dla mnie metoda. Okej, to było na tyle w tym filmie. W ogóle dajcie mi znać, co sądzicie o takich filmach, takich troszeczkę krótszych, ale bardziej, nazwijmy to, z tipami, bo no, nie nazwę tego takiego jako materiał, który naprawdę ma jakąś ogromną wiedzę, tylko bardziej takie tipy, opowiastki, takie jakieś rady, które możecie wykorzystać, które są jakby poparte faktami. Także dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Jeśli wam filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, możecie udostępnić film, byłbym za to mega wdzięczny. Także dziękuję wam za oglądanie, pozdrawiam was i cześć. Zawsze.